Cześć, witam w weekendowym vlogu. Ja właśnie dzisiaj nagrywałam dla Was dużo filmów i to dzisiaj chyba były moje ostatnie nagrania w tym anturażu, który teraz widzicie, w tym pokoju, ogólnie w tym domu, bo zamierzamy, żeby już w przyszłym tygodniu się przeprowadzić, więc mały spoiler, że w przyszłym tygodniu będą takie filmy jak na przykład reakcja kotów na nowe mieszkanie i w ogóle przeprowadzka. To będzie w przyszłym tygodniu, więc cóż, no żegnajcie się tymi teraz powierzchniami, które tutaj na przykład widzicie, bo to są ostatnie ujęcia, które tutaj nagrywam i też właśnie te filmy, które dzisiaj nagrywam, te takie, wiecie, co się pojawiają w poniedziałki i czwartki, no to właśnie też już ostatnie w tym tutaj lokum. No, dzieje się po prostu. Tak, będą nowości. No i ponieważ dostałam paczkę PR-ową z Back to Comfort, otwarłam sobie opakowanie, żeby przed Wami już, wiecie, nie szarpać się z pudełkiem, ale nie otwierałam tego, co jest w środku. Oczywiście Back to Comfort się ze mną kontaktowało i analizowałam składy i tak dalej, ale ja mam dobrą pamięć tylko krótką i zdążyłam już zapomnieć, co tutaj jest. O, jakie kolorowe opakowania. I co tutaj jest? Żel do mycia twarzy i ciała, a także balsam do ciała wielozadaniowy. Więc tak, jeżeli chodzi o żel do twarzy i ciała Freshy, to jest żel, który ma być bardzo delikatny, który ma oczyszczać bez naruszenia bariery hydrolipidowej. Z uwagi na to, że on ma dodatek glukonolaktonu, to na twarzy ja go jednak odpuszczę, ale do ciała bardzo chętnie przetestuję. Natomiast balsam wielozadaniowy to jest kosmetyk, który ma działać przede wszystkim bardzo mocno nawilżająco i łagodząco. Jego można sobie stosować jako taki primer, na przykład pod antyperspirant, żeby działać łagodząco, po goleniu, żeby łagodzić jakieś ewentualne podrażnienia, a także pod filtr SPF na ciało, żeby wzmocnić działanie antyoksydacyjne takiego filtra. Więc no, ciekawa seria, będę testować i będę Wam dawała znać, jak się u mnie spisała. Jakiś czas temu wspominałam Wam, że byłam u dentysty sprawdzić, czy wszystko jest ok z moim stawem skroniowo-żuchwowym i czy mam retrogenie. Pan doktor powiedział, że nie, pan stomatolog. Natomiast umówiłam się również na spotkanie z profesorem Malarą, czyli bardzo znanym w całej Polsce chirurgiem szczękowym, który akurat ma swoją klinikę, przyjmuje w Katowicach, więc stwierdziłam, skoro mam pod nosem, to czemu nie? I dzisiaj idę do profesora Malary i już definitywnie dowiem się, czy ja mam retrogenie, czy może nie mam retrogenie. Wróciłam od profesora Malary i nie uwierzycie. Nie mam retrogenii. Wręcz pan doktor powiedział, że nie rozumie, dlaczego ktoś mi zasugerował retrogenie, ponieważ ewidentnie zarówno szczęka górna, dolna, bródka, wszystko jest w odpowiedniej linii, ale oczywiście po samych zewnętrznych oględzinach mojej twarzy przystąpił do sprawdzenia manualnego różnych punktów w żuchwie. Powiedział, że nie, spokojnie, retrogenii nie mam, także ja też jestem spokojna, że raczej nie czekają mnie w przyszłości żadne przykre jakieś ekscesy związane na przykład z nieprawidłowością stawu skroniowo-żuchwowego, czy właśnie jakiegoś nieodpowiedniego ułożenia zębów. Wiem, że lekko zęby krzywe mam, ale to jest delikatna nierówność, więc myślę, że gdybym się zdecydowała na jakieś nakładki lub na przykład na aparat, to jest się w stanie po prostu aparatem wyrównać, ale jeżeli chodzi właśnie o same kości, żuchwę, szczękę, wszystko jest okej. Nie uwierzycie? Właśnie dzwonili panowie stolarze i jutro przyjadą wykańczać nam te rzeczy, na które jeszcze czekamy, więc zapowiada się na to, że jeszcze w tym tygodniu, w tym weekendowym vlogu, w tym weekendowym vlogu się przeprowadzimy, więc będziecie widziały reakcje koteczków, zamierzam to wszystko nagrać. No cóż, a teraz ja zmykam do pracy, wiecie, wykończeniowych studia, dlatego jestem tak właśnie roboczo ubrana, idę coś pomalować. No, praca w re. I pamiętam, ile tu było was? 3. A tu trzeba całą ścianę pomalować. Teraz sobie przypomniałem. O. Tak. Żory, moja ulubiona karuzela w samym centrum miasta. Żożanka tak się nazywa. Uważam, że coś jest magicznego w karuzelach, zwłaszcza w okresie świątecznym. Stąd zawsze przykuwają moją uwagę. I zobaczcie, jak ona jest pięknie wykonana. Tam na samej górze są obrazy, właśnie jest muzeum w Żorach, jak wyglądają kamienice i rynek. Samego rana. Pierwsze śniadanko w nowym mieszkaniu. Dzisiaj przeprowadzka.
Idziemy wypożyczyć ciężarówkę do przeprowadzki. Niezadowolone kitki. Okej. W ciężarówce jedzie Adrian, ja w osobówce. No i kotki, jak widać, niezbyt zadowolone. No i jesteśmy. Tosia zwiedza łazienkę. Tak, ona na pewno będzie przychodziła się ze mną kąpać. W sensie nie wchodzi pod wodę, tylko jest wtedy zawsze bardzo cieplutko. Podoba ci się? To są przecież marmury inspirowane twoim futerkiem. Tak, tu będzie sypialnia. Zaraz ojciec przyjdzie z łóżkiem. A Memcia już jest lwem salonowym. Tej to szybko poszło. Mimuś! Fajnie, podoba ci się? Patrz, Mimcia już jest lwem salonowym. Ona już ma swoją kanapę. A Tośka już sprawdzała łazienkę i marmury inspirowane jej futerkiem. Co tam, Memuś? A patrz tu, patrz jaka pufa. Podoba ci się? Ładnie jest. Tyle nowych zakamarków. Wszystko trzeba sprawdzić. Niuch, 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 niuch. A też Mimka też niucha. Chrapki chodzą. Tak? Ty pewnie szukasz miseczek, tak? Ty to jesteś dobra. Mimcia? Porteczki? Porteczki. Czy ona nie wie, na który fotel ma usiąść, bo są dwa. Chodź, tutaj chodź. Tosia na początku się wystraszyła. Myślała, że jedzie do weterynarza. Była dosłownie sparaliżowana strachem, no bo ona jak jedzie do weterynarza, zazwyczaj ma pobieranie krwi, bo ma kocią białaczkę, więc u niej wizyty u weterynarza nigdy nie są przyjemne, więc ona myśląc, że jedzie do weterynarza, była tak sparaliżowana strachem, że przez jakieś 10 minut schowała się w takim kąciku i potrzebowała chwili refleksji, że wszystko jest okej. Ale chwilę posiedziała i jak widać już się czuje całkiem dobrze i już zwiedza. Trochę sobie miejsca szuka. Dobra, nie będę za nią łazić, nie będę jej stresować. A Memuś? Memuś mnie zaskoczyła, bo ona tutaj widzę, że zwiedza aktywnie. I jest bardzo ciekawska, gdzie co jest. No i dobrze. Orzeł wylądował. Przeprowadzka w pełnej krasie, a tymczasem ja mam dla Was kilka poleceń fajnych upustów i rabatów, więc teraz następuje pewnego rodzaju segment reklamowy. Otóż pierwsza sprawa, kosmetyki. Ponieważ mam współpracę ze sklepem Cosibella.pl, to chciałabym poinformować, że Cosibella uruchomiła pewnego rodzaju program poleceń. W opisie pod filmem znajdziecie link. Jeżeli klikniecie w ten link i zarejestrujecie się za jego pośrednictwem do programu poleceń, to otrzymacie 15 zł rabatu na następne zakupy przy złożeniu zamówienia za 150 zł. I co więcej, jeżeli wyślecie link polecający do kogoś z Waszych znajomych i ten znajomy również z tego linku zrobi zamówienie za przynajmniej 150 zł, na które otrzyma 15 zł, to Wy także wtedy dostajecie dodatkowe 15 zł. Więc myślę, że jest to fajna opcja, zwłaszcza jeżeli wraz z koleżankami albo bliskimi kobietami, albo nie tylko kobietami, dzielicie się informacjami na temat jakichś promocji i fajnych sklepów. Jeżeli lubicie sklep Cosibella i się tam zaopatrujecie, to być może będzie to dla Was coś ciekawego. I również jeżeli coś innego poza kosmetycznego Was interesuje, to jeszcze chciałabym przypomnieć, że kodem Kosmetologia Naturalnie macie 10% rabatu na biżuterię Hey Happiness. Ja tą biżuterię noszę bardzo często, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kolczyki, to są moje ulubione, pasują mi do zegarka. Dlatego noszę je totalnie na co dzień, ale dzisiaj, żeby Wam przypomnieć o tej promocji, no to też od razu dobrałam łańcuszek. No i możecie zobaczyć właśnie, jak to się prezentuje, wszystko w pełnej krasie. Więc do 1 listopada 10% rabatu z kodem Kosmetologia Naturalnie. Informuję Was o tym, bo wiadomo, jak to jest, święta za pasem, szykuje się ciężki czas. Ja też się zastanawiam ze względu na to, że nie będzie łatwa ta zima, powiedzmy sobie szczerze, czy troszeczkę nie ograniczę pewnych swoich wydatków, no i
No i tak myślę, że chyba będzie trzeba troszeczkę zrobić cięć, ale o tym będę Was już informować pewnie w późniejszych filmach. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!